walut rzadkich przedmiotów, nadchodzące zmiany, darmowy skin przez 24 godziny, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do powrotu rzadkich przedmiotów do Fortnite'owego sklepu, zaczynając od tak zwanych szafek twórców i jak się okazuje, no to twórcą, który otrzyma swoją szafkę w Fortnite'cie, będzie tak zwany HTWN. No i w skład jego szafki wchodzi naprawdę całkiem wiele przedmiotów. Na samym początku mamy chociażby skina, oczywiście wersję tego skina w LEGO, przy okazji kill-off i tutaj zaczynają się rzadkie przedmioty. Mamy chociażby plecak, który ostatni raz był widziany w Fortnite'owym sklepie ponad 1460 dni temu. Także jest to naprawdę masa czasu. Przy okazji no to emotkę, która ostatni raz była widziana ponad 600 dni temu, jak i również malowanie, które było właśnie ekskluzywne za tak zwane stream elementy, czyli generalnie musieliście z tego co kojarzę to streamować, żeby generalnie to malowanie otrzymać. Także no właśnie w skład całej tej szafki wchodzi naprawdę wiele rzadkich przedmiotów i przy okazji no to powinna być ona dostępna na moment, jak właśnie no, wy ten materiał oglądacie. Także oczywiście jak będziecie sobie kupowali któryś z przedmiotów z tej szafki, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexocode. Oczywiście dla przypomnienia, no to jeszcze w to Halloween, chociażby mają powrócić m.in. takie skiny jak Michael Myers, bądź też na przykład Eddie Brock, który ostatni raz też był widziany naprawdę, no mega spory czas temu, także no jeszcze do końca niestety nie wiemy, kiedy te skiny zawitają, natomiast też są one dość rzadkie. Przy okazji dostaliśmy dość ciekawą informację związaną ze skinem Alana Wake'a, a najdokładniej jak się okazuje, no to gra Alan Wake 2 jest teraz na właśnie zniżce 50%. No i generalnie kosztuje ona właśnie 25 euro, no bądź też właśnie dolarów. No jest to naprawdę całkiem sporo, natomiast kiedy właśnie zakupicie grę, no to automatycznie otrzymacie skina Alana Wake'a do Fortnite'a i cała oferta będzie właśnie dostępna do około 27 października. Także no sam skin Alana Wake'a też bardzo często w Fortnite'owym sklepie się pojawiał, więc osobiście wydaje mi się, że nie jest on jakoś strasznie mega ekskluzywny. No i wydaje mi się też, że wydawanie 25 dolarów na grę dla samego skina, no jest dość niewarte. Chyba że rzeczywiście właśnie ta gra wam się podoba, no to taka informacja dla was, że jest po prostu na nią 50% zniżki. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy coś, co może zawitać w rozdziale 6. Jest to według mnie naprawdę kozacka zmiana. A najdokładniej Fortnite jakiś czas temu zadał graczom pytanie, czy wolą wy w Fortnite'cie tak zwanego hitscana, czy może jednak opadanie pocisków. No jest naprawdę bardzo duża szansa, że w nowym rozdziale generalnie powróci właśnie tak zwana mechanika hitscana, czyli że po prostu pociski lecą tam, gdzie celujecie, ponieważ obecnie w Fortnite'cie jest dostępne coś takiego jak opadanie pocisków. No i nie ma co się oszukiwać, że w niektórych sytuacjach jest to dość denerwujące, także jest naprawdę całkiem spora możliwość, że w tym rozdziale 6 się to zmieni. Według mnie byłaby to oczywiście zmiana na lepsze, ponieważ no lepiej jak pociski lecą tam, gdzie generalnie strzelacie, a nie jak one opadają i często jest tak, że przez to opadanie po prostu na przykład w danego gracza nie trafiacie. Także to wierzymy właśnie w ten rozdział 6, że on jak najbardziej to zmieni. Natomiast moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy możliwy motyw właśnie któregoś z sezonów w rozdziale 6. Jak się okazuje, no to w najnowszej ankiecie Fortnite'a jest naprawdę wiele skinów związanych z tak zwanymi superbohaterami. No i generalnie, moi drodzy, no to no jest szansa, że któryś z sezonów w rozdziale 6 będzie właśnie z nimi związany. No i generalnie, no to wszystkie te skiny posiadają coś w rodzaju gwiazdy właśnie gdzieś na swoim ciele. Także to też jest bardzo ciekawa sprawa i najprawdopodobniej będzie to właśnie no, po prostu motyw któregoś z sezonów w rozdziale 6. Także no niestety do rozdziału 6 jeszcze trochę czasu zostało i pewnie na ten temat porozmawiamy sobie jeszcze w innym materiale. Natomiast my teraz przechodzimy sobie do czegoś, co jest do zdobycia totalnie za darmo. No i generalnie, moi drodzy, no to macie na to mało czasu. Na samym początku mamy coś, co odbędzie się w najbliższą sobotę. Jest to generalnie warte przypomnienia, ponieważ jest to ostatnia szansa na zdobycie tak zwanej parasolki rankingowej. No i generalnie, no to musicie właśnie nadzwyczajnie w świecie wbić 50 punktów właśnie na takowym turnieju rankingowym i wtedy ta lotnia na wasze konto trafi. Także oczywiście wam o tym przypominam, bo dosłownie została ostatnia sesja, która będzie w nadchodzącą sobotę. Także warto
warto, żebyście o tym pamiętali. Przechodząc, moi drodzy, dalej, mamy to, że już właśnie z Halloweenowych wyzwań, czyli oczywiście wyzwań koszmarów czar, możecie zdobywać specjalną diabelską różdżkę. Także według mnie informacja ta jest jak najbardziej spoko, bo jest to naprawdę kozacki kill-off. No i oczywiście może go pozyskać każda osoba totalnie za 0 zł. Jedyne, co oczywiście musicie zrobić, to jak najbardziej wbijać expa, ponieważ żeby sobie wbić jedną nagrodę, to potrzebujecie 80 tysięcy expa. Także jest to naprawdę mega, ale to mega banalne, ponieważ przy okazji Fortnite na właśnie koszmarów czar dodał generalnie specjalne wyzwania, które wam oczywiście pomagają takowego expa wbijać. Także według mnie naprawdę mega kozacko. Natomiast coś, co również się odbędzie dnia dzisiejszego, to właśnie również tak zwany Symbiote Cup. No i moi drodzy, już dnia dzisiejszego od dokładnie godziny 18 do godziny 21 odbędzie się turniej w parach. No i właśnie osoby, które będą wysoko w tabeli, ponieważ w 1200 najlepszych graczach, otrzymają cały zestaw właśnie za darmo. W skład zestawu między innymi wchodzi skin Shivenom, przy okazji no to kill-off siekacze symbiota, oczywiście również strój Agony, no i przy okazji też na przykład kill-off elektryczny symbiotopór, czy też na przykład masa plecaków. Także no ten zestaw jest definitywnie całkiem spory. No i moi drodzy, tylko i wyłącznie dnia dzisiejszego macie właśnie szansę, żeby tego skina za darmo zdobyć. Także oczywiście wszystkim wam życzę powodzenia. No i przy okazji, no to dla osób, które na przykład chcą zagrać wszystkie te turnieje, no to możecie też grać na innych regionach. Natomiast oczywiście na innych regionach wiadomo, że jest po prostu większy ping. No i właśnie na Oceanii takowe turnieje odbywają się od 9 do 12, następnie na Azji od 11 do 14, następnie mamy Amerykę, w której właśnie turnieje będą od 17 do 20, oczywiście u nas, czyli w Europie, turnieje będą od 18 do 20. Tej pierwszej. No i dla osób, które generalnie siedzą po nocach, no albo na przykład, nie wiem, nie mają szkoły czy cokolwiek takiego, mamy też Brazylię od 23 do 2, no i ostatni turniej odbędzie się generalnie, moi drodzy, od 2 do 5. Także to nie ma co się oszukiwać, jest tych terminów całkiem sporo, natomiast oczywiście wiadomo, że najłatwiej tego skina jest odblokować na turnieju europejskim, ponieważ tam większość osób będzie miała po prostu najlepszy ping, także oczywiście każdemu życzę powodzenia, ponieważ jest to szansa na wygranie naprawdę mocarnego pakietu przedwcześnie, jak i również za darmo. Także myślę, że informacja ta jest też naprawdę całkiem, ale to całkiem spoko. Więc ja wam oczywiście klasycznie życzę powodzenia na takowym turnieju. Oczywiście wiadomo, w tym sezonie jest masa innych skinów, które możecie sobie zdobyć, ale na nie macie jeszcze całkiem sporo czasu. Mamy chociażby Felinę, przy okazji mamy też Katalinę, ale o tych skinach już wspominałem naprawdę wiele razy, więc raczej każda osoba już sobie powinna je bez żadnego problemu odblokować, więc to po raz kolejny po prostu o tym mówił nie będę. I to by było na tyle. Ja oczywiście byłem Hexo, dziękuję wam jak najbardziej za obejrzenie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Tak samo, jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście jak będziecie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, no to możecie je wykonać z kodzikiem Hexokod. A, i przy okazji, no to te skiny z tego właśnie Symbiote Cupa będą dostępne za 2 dni, czyli 24 października. Więc jak wejdą, to też z tym kodzikiem możecie je jak najbardziej kupić. A jeżeli wy obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać Venom. A ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i co? Miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Trzymajcie się i cześć!